Cześć. Witamy w kolejnym materiale na naszym kanale. Tradycyjnie Mateusz i Mariusz. Dzisiaj będziemy mówili o Eclipse Second Dawn for the Galaxy. Czyli tytule, który został wydany po raz kolejny. Tak, to jest druga edycja wydana przez Lautapelit, fińskiego wydawcę. Pierwsza wersja była z 2011 roku i rok temu był Kickstarter, w 2018 ruszył Kickstarter drugiej edycji z poprawionymi elementami, wieloma upgrade'ami i najlepszymi mechanikami z komponentów dodatkowych, które były do pierwszej edycji. Dzisiaj taki trochę wyjaśnienie zasado, recenzjo, unboxing, żebyście zobaczyli to coś w tym świeżutkim pudełeczku, które niedawno przyjechało z Kickstartera? To znaczy z Kickstartera przyjechało już jakiś miesiąc temu, natomiast niedługo będzie można już kupić w sklepach przynajmniej to pudło, ponieważ premiera na polskim rynku pod koniec lipca. Czyli jeśli chcecie sobie zobaczyć, czy warto i co straciliście nie kupując tego pięknego pudła, to zapraszamy do materiału. My się rozkładamy i widzimy się dosłownie za sekundkę. Mamy rozłożoną zawartość pudełka tego, które będzie można kupić w retailu. I teraz trochę powiemy wam o tym, czym jest cała gra. Jest to kosmosie. Dokładnie. To jest taki typowy, to jest taki trochę streamlinowany 4X. Jeżeli ktoś grał kiedyś w Twilight Imperium od Final Fantasy Games, od Fantasy Flight Games, znowu to zrobiłem. Final Fantasy Flight Games. od Fantasy Flight Games, to Eclipse ogólnie jest szybszą wersją tej gry, minus zasady polityki, jest troszkę bardziej streamlinowana chyba, jeżeli chodzi o zasady, łatwiej się jej nauczyć. Jeśli nie macie 6 godzin i chcecie polatać w kosmosie, to Eclipse jest dobrym zamiennikiem. Dokładnie. Do Twilight Imperium. Tutaj maksymalna liczba graczy to jest 6, przy 6 graczach można spokojnie w 3 godziny ogarnąć całą rozgrywkę, nie powinno być problemu. Co my tu mamy? Planszetki gracza, z jednej strony mamy ludzi, z drugiej strony mamy rasy obcych. Czym one się różnią? Różnią się tym, że jeżeli postanowimy sobie grać z samymi ludźmi, to mamy symetryczną grę, każdy będzie musiał płacić taką samą ilość surowców za wykonywane akcje, a po drugiej stronie, jak mamy obcych, no to każda rasa będzie się różniła, więc to wprowadza trochę urozmaicenia, tak, plus, bo każdy jest inny, lepszy albo gorszy. Plus każda rasa obcych ma jedną swoją unikalną zdolność. Ludzkie rasy nie mają, tutaj jest właśnie opisany cały jakby schemat tego, że te rasy obcych będą się troszeczkę różniły. Jedne mają zdolności bardziej nacelowane na wojnę, drugie na rozwój naukowy, trzecie na eksplorację itd. itd. Tak. W pudełku znajdziecie pomocy dla graczy. Potężne. Tak, co jest dosyć ważne. Tak, trochę do robienia. My teraz postaramy się pokrótce wam opowiedzieć to, co możecie zrobić w swojej turze. Może przerzucę sobie planszetkę na ludzi. No i tak, 6 akcji do wyboru. Pierwsza z nich to eksploracja. Czyli ogólnie tak, poruszamy się po heksach, odkrywamy coraz to kolejne kafelki galaktyki. No i tutaj wydając koszt, możemy sobie wyeksplorować, dołożyć nowy kafelek, wybrać to, czy chcemy prowadzić naszą populację, skolonizować, tak, heksa, czy nie chcemy tego robić. Następnie co mamy? Następnie research? Research, tak. I research działa troszeczkę, znaczy research działa w ten sposób, że mamy w ogóle planszetkę rynku, która jest powoli co turę zaludniana takimi płytkami. Akurat ta powinna wylądować na przykład tutaj. I tych płytek może być kilka na jednym stosie, mogą być różne płytki w różnych miejscach, to zależy od tego, co się wylosuje akurat z worka, także ten research jest jakby dostępny w miarę tak na farta troszeczkę, w zależności od ilości graczy, co turę dokłada się ileś tam nowych technologii. No i research wygląda po prostu tak, że mamy tutaj na kafelku nadrukowany koszt, w tym wypadku na przykład 12 na różowym tle. Jeżeli ktoś ma 12 nauki, to wydaje te 12 nauki, żeby zresearchować sobie tą technologię i upgrade'uje swoją cywilizację. Ta technologia jest od razu dostępna do użycia wszędzie, gdzie tylko się da. Tak, następnie mamy upgrade'y i w sumie to się źle podzieliliśmy, bo fajnie było, że Mateusz pewnie miał wyjaśnić upgrade'y, bo on już grał w grę, jeszcze nie, dlatego może zrobimy tak, że Mateusz zrobi upgrade i potem przejdziemy sobie dalej. Upgrade'y są chyba taką jedną z najbardziej skomplikowanych akcji tutaj, ponieważ upgrade'y będą się, technologie ogólnie, które kupujecie na tym rynku, dzielą się na dwa rodzaje. Są technologie, które są ogólnie zawsze aktywne, które dotyczą całej waszej cywilizacji i mogą być technologie, które tyczą się tylko waszych statków. Statki są tutaj na górze karty graczy. Jak widzicie, macie 4 rodzaje statków plus
Jeszcze są orbitale, których nie da się upgrade'ować. No i każdy statek rozpoczyna już z nadrukowanymi cechami, takimi jak na przykład poziom energii, który produkuje, ilość kostek ataku, którymi rzuca, tudzież ilość tarcz, które posiada, plus różne jakieś boosty i tak dalej. Są również puste pola, w które można włożyć upgrade'y, ale właśnie jeżeli już wynajdziecie tą technologię odpowiedniego upgrade'u, to potem możecie sobie w trakcie tej akcji upgrade'owania z tej tacy, w której są posegregowane wszystkie technologie elegancko, możecie sobie wybrać tą, która jest Wam potrzebna i upgrade'ujecie sobie statek właśnie takim dodatkowym stacem, który i on działa już na przykład na całą Waszą flotę w tym momencie. Haczyk jest tylko jeden, że na tych kafelkach są nadrukowane poziomy energii. I jeżeli Wasz statek produkuje na przykład tylko 3 energii, a już macie moduły, które zbierają raz, dwa, 3 energii, no to najpierw musielibyście upgrade'ować na przykład ten moduł, żeby produkował więcej energii, albo dodać moduł z większą ilością energii, żeby móc zasilić kolejny upgrade dla statku. Także jest troszeczkę kombinowania i zastanawiania się, które statki upgrade'ować, czy na przykład tym szybszym doładować troszeczkę broni, czy tym mocniejszym trochę więcej wytrzymałości itd., itd. Możliwości jest bardzo dużo i koniec końców każdy gracz ma bardzo asymetryczną flotę w zależności od tego, w jakie upgrade'y, w jakie technologie poszedł. Statki poupgrade'owane, można je budować. To jest też kolejna akcja, za którą wystarczy zapłacić koszt, który tutaj jest podany przy każdym z czterech statków, które posiadamy. Spadł nam telefon, aby się nie pobił. O, Igor. Wróciliśmy. Ekran, jak widzicie, nie jest pęknięty. Wszystko dobrze się skończyło, ale tak jak mówiłem, Igor chciał trochę tutaj wprowadzić jakiegoś zamieszania. Zamieszanie wprowadzone. Będę pokazywał trochę właśnie teraz zmianę koncepcji tutaj, cyk, nagrywanie. Planszetka gracza. Tak jak mówiłem, akcja budowania, płacimy koszt za każdy ze statków i dostawiamy sobie statek w wybranym przez nas miejscu czy w swojej bazie? Nie, w wybranym heksie, w wybranym regionie kontrolowanym przez nas, czyli albo mamy tam swój żeton kontroli, albo mamy tam jednostki i po prostu możemy tam sobie wlatywać. Dokładnie. Następna akcja, czyli ruch, też bardzo prosta rzecz, płacimy za ruch. Ruszamy statkami. Mm-hmm. Coś jeszcze chciałbyś dopowiedzieć tutaj? Przy czym statki ogólnie mają swoją ilość ruchu zadeklarowaną. O kurde, to trzeba będzie wyciąć. Co tam, nie mam ruchu? Nie ten. A nie, dobrze, przepraszam, wróć. Jeszcze raz. Tak, statki poruszają się ogólnie o 2 heksy. Każdy ruch to jest po prostu poruszenie statku o 2 heksy, z wyjątkiem Starbase'ów, bazy kosmicznej, która jest po prostu nieruchoma i to jest zresztą nawet oznaczone, że ona się nie może ruszać w żaden sposób. I ruchy można upgrade'ować również o takimi upgrade'ami. Jeżeli macie jedynkę, to dodatkowo możecie się ruszyć więcej. No i na koniec Influence. Tak, Influence to jest akcja, która pozwala Wam zbierać żetony kontroli z mapy albo zamieniać je miejscami, żebyście mogli przesuwać je na jakieś sąsiednie tereny, ale również żebyście mogli je cofnąć sobie z powrotem na planszetkę gracza, co jest dosyć ważne, ponieważ w tym miejscu gracze będą mieli rozłożonych maksimum tych żetonów, każde pole będzie zasłonięte, z wyjątkiem pierwszego, które już się znajdzie na mapie jako ten kontrolowany przez Was pierwszy teren. I tymi żetonami płacicie właśnie za te akcje, czyli żeby zrobić explore albo research, to musicie zdjąć jeden kolejny żeton od lewej strony i aktywować tą akcję, ale również te żetony zdejmujecie i kładziecie na planszę, żeby kontrolować tereny. I to, ile żetonów zdejmiecie w danej rundzie, to potem oznacza, ile pieniędzy będziecie musieli zapłacić na koniec rundy za utrzymanie swojej nacji. Więc jeżeli na przykład nie będziecie mieli 10 jednostek pieniędzy, to będziecie musieli albo sprzedać inne zasoby, żeby utrzymać swoją nację, albo niestety to jest koniec gry dla danego gracza, ponieważ no, trzeba zawsze móc zapłacić ten koszt. Tu nie ma długu publicznego. Nie. Nie. Okej. Okay. Ja myślę, że tak. Powyciągaliśmy tutaj masę wyprasek, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dokładnie. Bardzo fajnie. A nie powiedzieliśmy w sumie o tym, co jest pod spodem, czyli o całej planszy. O mapie. I ona też będzie dodawana do wersji retailowej, tak? Znaczy nie, ta plansza, ta mata jest do kupienia oddzielnie, ona jest dostępna w sklepach w tej chwili, była też dostępna na Kickstarterze, ale normalnie jeżeli gramy bez maty, to po prostu układamy heksy na pustym stole, bez żadnej podkładki. I ta mata jest przeznaczona dla maksymalnie 6 graczy w tej chwili, bo tylu maksymalnie może grać. Natomiast co jest fajne, to, że ta mata jeszcze z drugiej strony ma nadrukowaną oddzielną wersję planszy dla 5 graczy, która jest bardziej zoptymalizowana, ponieważ oni przy
opracowywaniu drugiej edycji wykombinowali, że jak gra pięciu graczy, to nawet przy dosyć symetrycznym rozłożeniu heksów na takiej zwykłej planszy, to jest dziura pomiędzy dwoma graczami zawsze większa i ci gracze nie sąsiadują ze sobą tak mocno, żeby wzbudzać konflikt w tamtym rejonie galaktyki, więc ta mapa z drugiej strony ma po prostu takie teleporty, które zbliżają tych dwóch skrajnych graczy do siebie. Okej. Okay. I teraz tak, wypraski. Może przejdźmy do tego, bo tego mówiliśmy z tego dość dużo. Ogólnie, co to galaktyka tak naprawdę, tak, nie? Ogólnie jest... cała gra przychodzi z wypraskami zaprojektowanymi przez Game Trace i to już jest rewelacja sama w sobie. Game Trace bardzo dobrze ogarnia wypraski do gier. I co? Tutaj mamy tą podstawę pudełka z tą główną bazą, która jest w centrum galaktyki. To jest największa figurka w sumie w tej grze i wygląda dosyć fajnie. Taka trochę toporna gwiazda, taka trochę posegmentowana gwiazda śmierci. I co? I... Kafle galaktyki, tak? Trzy zony. Tak, od środkowego pierścienia po pierścienie zewnętrzne. I tutaj jest kompletny random. Tych kafli jest więcej niż to, co potrzebujecie wyłożyć na mapę, także galaktyka za każdym razem będzie wyglądała i różnie, nie tylko ze względu na to, gdzie się znajdą kafle, ale również jakie kafle się pojawią w grze. No i na samych kaflach się bardzo dużo dzieje, z jednej strony, bo tutaj macie miejsce na właśnie ten żeton kontroli, żeby pokazać, że kontrolujecie teren. Ta dwójka w tarczy to są punkty zwycięstwa, które dostajecie na koniec gry za kontrolowanie danego terenu. Natomiast planety mają przy sobie ikonki różnych surowców i w zależności od tego, jakie są ikonki, to taką populację możecie przenieść na tą planetę i zyskać surowce poprzez kontrolowanie tych planet. Również, co jest ciekawe, nie możecie dołożyć każdego heksa, jaką stroną chcecie i w którym miejscu chcecie. Te heksy mają takie wormhole, które są połówkami kółek na krawędziach i ważne jest, że jeżeli eksplorujecie na przykład z tego heksu i mówicie, że eksplorujecie w tą stronę, to musicie dołożyć ten nowy heks tak, żeby ten wormhole akurat dobrze się stykał. To, czy pozostałe się będą sąsiednie stykać, czy nie, jest nieistotne przy dokładaniu, ale jest istotne potem przy poruszaniu się. Dzięki temu możecie zablokować na przykład ścieżkę innym graczom, bo dołożycie sobie ten warhol w ten sposób i nikt z tej strony nie będzie mógł już praktycznie wlecieć na ten hex. Także można trochę kombinować wtedy z ograniczeniami poruszania się po galaktyce. Okej, okay, co tu jeszcze mamy? A, to są też pomoce? Tak, to są ściągi dla gracza ogólnie. Kolejne. Ile punktów zwycięstwa się dostaje za wygranie bitwy i również ile punktów, za co się dostaje punkty na koniec gry. Także każdy taką pomoc dostaje. Tego jest troszeczkę dużo do zliczenia, także tak. Się przydaje. No, tu mamy tokeny. Tak, tak, te tokeny są stosowane przy dodatku kickstarterowym w sumie, gdzie randomizujemy kolejność graczy, ponieważ normalnie gracze grają po prostu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, natomiast te tokeny służą do tego, żeby tą kolejność zmieniać co rundę i żeby było bardziej dynamicznie, jeżeli chodzi o rozgrywkę. No i mamy jeszcze takie żetony, które wybieramy sobie, z których wybieramy sobie po jednym typie. To są te typy na górze różnych statków. Wybieramy sobie po jednym i to jest poziom trudności, bo to są właśnie na przykład pierwszego poziomu trudności, to są drugiego, jak widać tutaj dwójeczkę, żeby sobie utrudnić bardziej grę, jeżeli chodzi o neutralne jednostki, które pojawiają się na mapie. Czyli jakimi kostkami będą rzucać, jaką będą miały inicjatywę. Także można na początku zagrać sobie wersję easy, a potem sobie już jak doświadczeni gracze są, można troszeczkę bardziej utrudnić. Skalować. Tak. No i ostatnia rzecz, która tutaj jest w pudełku tak naprawdę, to te żetony eksploracji, które się też rozkłada na każdym nowo odkrytym terenie, twarzą w dół. I gdy ktoś wjeżdża na ten teren i go eksploruje, to wtedy odkrywa ten żeton, patrzy, że na przykład tutaj ma zysk dwóch surowców mechanicznych i może postawić orbitala. I gracz musi zdecydować, czy chce zrobić to, czy zabiera sobie dwa punkty zwycięstwa na koniec gry. Jest zawsze albo, albo. Także jeżeli nawet ten żeton eksploracji jest trochę słaby i nam się nie podoba, to zawsze możemy wziąć te dwa punkty zwycięstwa i nie czujemy się ukarani tym, że trafiło nam się losowo coś średniego. No tak. Dobra mechanika do amortyzowania troszkę. Mm-hmm, dokładnie. Randoma. Mm-hmm. I tak, co mamy? Dwa inserty z neutralnymi jednostkami i z całą masą kostek. Proszę bardzo, zdejmujemy pokrywki. Jeden i drugi. Się nie odbijało światło. I co my tutaj mamy? Starożytni. Tak, to są starożytni, to są jednostki neutralne, które pojawiają się na niektórych polach na mapie. Jest nawet jedna rasa obcych, która dostaje punkty zwycięstwa za to, im więcej jednostek starożytnych jest na mapie na koniec gry. Także na przykład jest jedna rasa, która z nimi w ogóle nie walczy, ale
lubi ich bronić przed innymi graczami, co też jest fajne, bo ogólnie ich się powinno w miarę zabijać. To są monolity. Monolity można budować, jeżeli się wynajdzie odpowiednią technologię i one po prostu dają 8 punktów zwycięstwa, jeżeli sobie stoją, 3 punkty zwycięstwa, przepraszam, jeżeli sobie stoją na danym heksie. A to są właśnie orbitale, o których mówiłem, i orbitale działają w ten sposób, że dają dodatkowe miejsce na osadzenie jakiegoś, jakiejś populacji związanej z którąś technologią. No i one są jeszcze o tyle fajne, że właśnie mają tutaj takie gniazdko na tą kostkę technologii, żeby sobie można było to wrzucić. Tak, tak jako taki budynek, który potem należy do gracza kontrolującego dany teren. Tak. Kostki z wersji retailowej? Tak. Czyli zrobione matowe? Tak, matowe. A i to wezmę sobie dla porównania jeszcze. I dużo dodatkowych kostek z wersji kickstarterowej, tych przezroczystych. Tak, bardzo ładnie wyglądających. No i co? Jeszcze są Guardiani. Tak, i Guardiani, jeżeli gra mniej niż 6 graczy, to na heksach startowych niezajętych przez graczy pojawiają się strażnicy. Strażnicy są takimi silniejszymi trochę jednostkami, którzy bronią dostępu do danych heksów. Najpierw trzeba zabić strażnika, żeby móc zacząć kontrolować ten heks, czerpać z niego zasoby. Także nikt szybciutko nie wleci na ten startowy heks. Nigdy. Trzeba się najpierw troszkę naupgrade'ować i troszkę nasilić. Okay, czyli dwa takie treje. Tak. Wypełnione. Ja to przyłożę tutaj na bok. Co dalej lecimy? Plansze gracze? Planszetki? Nie można tego tak nawet nazwać. To nie są w sumie planszetki, to jest coś więcej, ponieważ tutaj macie, widzicie, jest pudełko, które w sumie ten karton, który jest tutaj włożony, można obrócić na drugą stronę, żeby zrobić sobie układ poziomy albo pionowy, w zależności od tego, jakie macie miejsce na stole. One są jakby identyczne, ale ukierunkowane inaczej. W tej chwili mam układ pionowy zrobiony, czyli gracz powinien to trzymać sobie w ten sposób, prawda? No i w środku mamy wszystko, czego potrzebuje gracz do rozgrywki. Czyli swój kafelek startowy, swojego systemu, i to w wersji symetrycznej albo asymetrycznej, w zależności od tego, którą grę sobie gramy. Tak? Mamy kartę akcji, tutaj jest ściąga z opisanym wszystkim, co możemy zrobić, i gdy gracz na przykład już zdecyduje, że nie chce robić więcej żadnych akcji w grze, to obraca tą kartę na drugą stronę i ma 3 akcje awaryjne, które są upgrade'em, budowaniem albo ruchem, żeby reagować na to, co inni gracze robią, pomimo tego, że on spasował. To zawsze jeszcze może zrobić coś z tych akcji, która się kończy dopiero jak wszyscy odwrócą tą kartę na drugą stronę. Przy czym jeszcze jest dodatek taki, że pierwsza osoba, która obróci tą kartę na drugą stronę, pierwsza osoba, która spasuje, dostaje 2 pieniędzy i żeton pierwszego gracza na następną turę. Także jest pokusa, żeby pasować pierwszemu, no ale mimo wszystko mogą nas zaskoczyć, tak, potem można być zaskoczony. I co, masę stateczków? Tak, najfajniejszy element to interceptory. Zakładam. Tak, interceptor to ten najmniejszy. Tak. To są już dreadnoughty i cruisery to są te pośrednie. W sumie chyba nawet gdzieś. Tak, one są jeszcze z podstawkami. Podstawki są w pudełku z dodatkami kickstarterowymi. I to są te starbase'y. Tak, dokładnie. W wersji kickstarterowej one są już złoszowane. Nie wiem, czy to dobrze widać na nagraniu. Tak, przysiądę w tą stronę tylko. Dokładnie. One mają już nałożonego trochę cienia, przez co wyglądają się bardzo fajnie. I co jest rewelacyjne, zobaczycie, jak otworzymy przynajmniej kilka pozostałych pudełek. Każdy gracz, każdy kolor ma swoje statki i swój design statków. Także każda obca nacja dostaje kompletnie inne statki. Też to fajnie wygląda na żywo na planszy wtedy. Ale tak, co my tu jeszcze mamy? To są wszystko właśnie te kostki, którymi się zapełnia te tory zasobów. Czyli na samym początku macie odkryty na przykład tylko jeden zasób, co znaczy, że na koniec każdej rundy będziecie zarabiać tylko 2 nauki, albo na przykład 2 pieniędzy, albo 2 technologii. I gdy populujecie nową planszę, nowy hex, sobie wezmę do pomocy, gdy populujecie nowy hex i na przykład decydujecie się zapopulować planetę z surowcem nauki, zdejmujecie po prostu kolejną kostkę, kładziecie ją tutaj i już wtedy produkujecie 3 nauki, potem 4, 6, 8, 10 i tak dalej, aż do maksa. Więc w ten sposób się utrzymuje kontrolę nad tym, ile kto produkuje czego. Natomiast same wskaźniki też są świetnie zaprojektowane, bo one wyglądają w ten sposób, on przykręcę bokiem, i je sobie wkładacie tutaj w tą szczelinę i po prostu przesuwacie sobie po tych rowkach i zaznaczacie, ile macie surowca danego rodzaju, a jeżeli macie tyle samo 2 surowców, to one idealnie wchodzą w siebie po prostu. Także bardzo przemyślany design, ogólnie świetnie to sobie wykombinowali, bardzo nam się to podobało przy pierwszej grze.
I ostatnie to są, praktycznie ostatnim elementem są właśnie te dyski, które służą do kontrolowania terenów i które się umieszcza tutaj, żeby właśnie na przykład odpalać akcje i zaznaczać, co zostało w danej turze zrobione. No i oprócz tego macie jeszcze statki kolonizacyjne, dzięki którym właśnie możecie wysyłać na planety swoich pracowników i ambasadorów, dzięki którym możecie zawierać sojusze z innymi graczami. I ci ambasadorzy są o tyle ciekawi, że jeżeli z którymś graczem wymienicie się takim żetonem ambasadora, to wtedy macie kompletny rozejm i osoba, która ten rozejm zerwie, dostaje żeton zdrajcy, który oznacza minus 2 punkty zwycięstwa na koniec gry. I ten żeton zdrajcy również oznacza, że ta osoba nie może zawierać żadnych innych sojuszy z innymi graczami. Jak następny gracz, który ma sojusz, zerwie sojusz, to on dostaje ten żeton zdrajcy i on przechodzi z jednej osoby na inną osobę. Także tylko jedna osoba może być zdrajcą w każdej za jednym razem, prawda? No i żeby potwierdzamy, jak wyglądają inne statki. Tutaj mamy taką rację bardziej Łoszowaną mocniej. Tak, ciekawie wygląda. Śmieliśmy się bardzo, że to wygląda jak nie bakłażany, tylko jejku. Tak. Są takie owoce śmieszne. Warzywa, przepraszam. A teraz sobie nie przypomnę nazwy, ale one w ogóle wyglądają jak ogórki i różne inne cukinie. To takie orki. To jest taka roślinna rasa ogólnie. Tak, ale patrzysz, że też modele są wszystkie inne. Nie? Tak, tak, właśnie o to chodzi, że każde modele dla każdej rasy są totalnie inne, tak? To nie potem wam jakieś zrobimy zbiorcze zdjęcie. Mhm. O, to statek jak wam się chce. Zrobić agresywniejszy? Tak. Albo nieagresywny. Kombinowaliśmy w sumie, jak one mogą jak tego używać. Dokładnie. Tutaj mamy jeszcze na przykład taką wersję, a dla fanów Star Treka nawet się znajdą Borgi, bo akurat czarny gracz dostaje coś, co wygląda idealnie jak Star Trekowe Ujardy Borg. To jest po prostu... A jakby było wam smutno, to jest Companion Cube, więc... No, dokładnie. Gra terapeutyczna przy okazji. Valve już idzie po licencję. No. To co, rozłożymy przykładowy setup i wracamy do was za chwilę. Dokładnie. Mam już rozłożony setup dla zergów, planty? Tak, dla planty. Właśnie tej takiej roślinnej nacji, która się specjalizuje troszeczkę bardziej w eksploracji. I co, widzicie tutaj już rozłożone są właśnie te wszystkie żetony, które się używa potem do kontrolowania terenów i do wykupowania akcji. Czyli na razie koszt naszej nacji to jest 0. Im więcej żetonów zużyjemy, tym droższy będzie co turę ten koszt. Ta nacja ma jedną technologię już odkrytą, nadrukowaną. Starbase'y może budować od samego początku, także może stawiać właśnie te budynki. I widzimy tutaj surowce. Tak? 4 początkowe surowce budulcowe, 3 początkowe surowce rozwoju technologicznego, 2 pieniędzy. I te surowce również się pojawiają tutaj. To są właśnie te planety, które te surowce produkują dla nich. No i ten żeton kontroli plus jednostki, które są na mapie rozłożone. Mamy również poglądowo kafelki dla gry przy 4 graczach. Tutaj i tutaj powinny być jeszcze 2 kafelki ze strażnikami, żeby właśnie uzupełnić to do 6 graczy. No i co? I tura wygląda w bardzo prosty sposób. Tak? Każdy gracz decyduje się, którą akcję na początku wykonuje. Tutaj jest ta cyferka na dole, która mówi, ile razy tą akcję się wykonuje przy aktywacji, czyli na przykład jeżeli ta rasa chce eksplorować, to eksploruje 2 razy, czyli może 2 różne heksy jednym takim żetonem zeksplorować. Upgrade'y też może zrobić 2, czyli może upgrade'ować 2 różne sloty w statkach i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli gracz się zdecyduje na którąś akcję i ją zrobi, przekazuje kolejkę następnemu graczowi, następny gracz wykonuje swoją akcję i tak w kółko, aż wszyscy w końcu spasują, tak? Czyli odwrócą tą planszetkę na drugą stronę, gdzie mają te rezerwowe akcje. Ostatnia osoba, która pasuje, kończy turę. I są te 3 statki kolonijne. Jeżeli odkryjemy nowy teren, na który chcemy dorzucić naszych kolonistów, czyli zabrać ich z zasobów, te kostki zasobów na mapę, to wtedy po prostu odwracamy jeden statek kolonistów, żeby przenieść jedną kostkę na jedną planetę. Mamy maksymalnie 3 takie, jest jedna nacja, która zaczyna z 4. I te statki kolonistów odświeżają się na koniec rundy, albo gdy wykona się akcję Influenza. Tutaj macie ikonkę, która też właśnie oznacza to, że te statki się odświeżają, żeby o tym pamiętać. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o ogół zasad, o rozplanowanie tury.
wszystko jest naprawdę w bardzo przemyślany sposób, jak widać, zrobione, tak, jeżeli chodzi o sam setup i o projekt elementów, co jest naprawdę rewelacyjne w tej drugiej edycji. Jest ona bardzo streamlinowana względem pierwszej, jeżeli chodzi właśnie o te akcje i o to, co się dzieje na planszetkę gracza. Również walka jest bardzo mocno ustreamlinowana, bo w sumie o tym jeszcze nie mówiliśmy, ale walka to jest bardzo szybka sprawa. Ona się opiera na rzutach kostkami. Nacje mają statki z upgrade'owanymi kostkami. Takie żółte kostki oznaczają, że trafienie to jest jedno obrażenie dla wrogiego statku, które jest przyjmowane albo na te tarcze, takie symbole z gwiazdkami, albo po prostu statek ginie w tym momencie. No i rzucając kostkami macie do macie opcję wyrzucenia albo hita, czyli na przykład wyrzucacie to są od razu dwa obrażenia, jeżeli na przykład wasz statek byłby wyposażony w pomarańczową kostkę, albo możecie wyrzucić jakąś cyfrę. No i te cyfry oznaczają tyle, że jeżeli z iluś kostek uda wam się zebrać 6 albo więcej, to to również oznacza hit. I musicie go przypisać do jednego statku. Czyli na przykład jeżeli miałbym 3 kostki, które miałyby tego typu wynik po rzucie, to oznaczałoby, że to są 2 hity dla jakiegoś statku, a to mogę zamienić na 1/6 i też przypisać 2 hity albo do tego samego, albo do innego statku. Przy czym te cyferki mogą być podwyższane takimi plusami na waszym statku, czyli na przykład ten Starbase zadałby już, to byłoby już 8 w tym wypadku, tak? Czyli można by było podwyższyć sobie jedną kostkę, ale też są różnego rodzaju upgrade'y, które pozwalają przeciwnikowi zminusować ten wynik i zmniejszyć, że to nie będzie 6, a 5 i tego hita nie będzie. Także tam można troszeczkę sobie to pokalkulować i lepiej się bronić przed strzelamy się na zmianę, czy po prostu... Strzelamy się na zmianę, okay. Tak. Jeżeli no ktoś wchodzi na teren, to... I bitwy się rozgrywają nie natychmiastowo. Najpierw rozgrywane są wszystkie rundy, a dopiero potem, jak wszyscy spasują, to w kolejności numerycznej heksów, od najwyższego numerka do najniższego, rozgrywane są wszystkie bitwy, czyli rozstrzygane są wszystkie heksy, na których są statki co najmniej 2 graczy. Przy czym jeżeli są na przykład 3 albo 4 graczy na jednym heksie, to nie jest tak, że wszyscy atakują siebie nawzajem. Atakuje się gracz, walczy gracz, który wszedł na ten heks jako ostatni, z graczem, który wszedł na ten heks jako przedostatni. Zwycięzca tej walki będzie walczył z gościem, który wszedł na ten heks wcześniej, a zwycięzca tej walki będzie walczył z gościem, który był na tym heksie jako pierwszy. Okej, okay, a jakoś pamiętamy kolejność? Niestety nie, trzeba to ogarnąć, nie ma tutaj sposobu, tego nie przewidzieli. Trzeba pamiętać, kto kiedy wchodził, niestety. Okay. To ja jeszcze chciałem pokazać tylko to, o czym mówił Mateusz wcześniej, czyli możecie sobie wymienić tej wypraski i albo trzymać pionowo wasze nieplanszetki graczy, albo poziomo. Mm-hmm. No i co, to chyba tyle. Tak. Tyle, co mieliśmy do powiedzenia. Aha, nie tyle. Jeszcze zaraz wam pokażemy, co jest w takim małym boksie z Kickstartera. Dokładnie, bo jeszcze są dodatki, które niestety nie będą dostępne w retailu, ale ich dużo nie ma, tak naprawdę. Kostki, te przezroczyste, już wypakowałem wcześniej, bo używaliśmy ich do gry. Natomiast tak, jeżeli gracie symetrycznie, to macie 6 zestawów identycznych statków ziemskich w różnych kolorach, tutaj również łoszowanych w wersji starterowej, żeby, no, skoro raz są symetryczne, to i statki muszą wyglądać tak samo, no tak, żeby się nie odróżniały. Plus jeszcze kilka mniejszych dodatków, takich drobnych, typu na przykład dodatek Minor Species, który wprowadza drobne rasy do galaktyki, z którymi można jeszcze się interaktować. To jest tylko instrukcja od tego dodatku, który wprowadza zmienną turę. Mamy nowy typ kostek walki, który jest związany z czymś, co się nazywa Rift Cannon, czyli nowy rodzaj broni, który można będzie wynaleźć w technologii i użyć. Są podstawki do statków, żeby można było sobie ustawić to w takiej wersji bardziej 3D. I jeszcze mamy eventy galaktyczne, czyli losowe wydarzenia, które się mogą wydarzyć w galaktyce, gdy dobierzemy odpowiedni heks. To są czarne dziury, pulsary, supernowy i nebule, czyli takie heksy, które, no, będą nas bardziej krzywdzić niż cokolwiek innego, czyli to będzie urozmaicało bardziej eksplorację. Zaraz tutaj wetnę jednego dreadnota. Mhm. No i to już się od razu lepiej prezentuje na planszy wtedy, tak? Także dreadnoty i interceptory mają przeważnie otwory na podstawki i można je postawić wyżej troszeczkę. Co zawsze było bolączką Twilight Imperium, że wszystkie statki stały po prostu na heksach i tam się robiło straszliwie gęsto. Tutaj dzięki tym podstawkom troszeczkę można to przynajmniej rozróżnić bardziej, co gdzie jest, ale no też czasami jest po 7, 8, 10 statków na jednym heksie, bo nie ma ograniczenia i też się zaczyna robić ciasno powoli. Dokładnie. Ale tak, zawartość tego pudełka, tych worków, to jest tylko opcja kickstarterowa. Nie wiem nic o tym, żeby to miało być dostępne w sprzedaży. Natomiast to wszystko razem z insertami, co widzieliście wcześniej,
Łącznie z matą w sumie, którą też można dokupić w retailu obecnie, to taki, taką wersję możecie nabyć, albo będziecie mogli nabyć w sklepach już niedługo. A jeśli wciąż nie jesteście przekonani, czy chcecie kupić Eclipse, to już we czwartek na naszym streamie na Twitchu i link jest tam gdzieś na dole. Będziecie mogli zobaczyć, jak się w to gra. Startujemy pewnie koło 18, może troszkę wcześniej, to jeszcze damy znać na naszym Facebooku i Twitterze i to wszystko jest tam na dole. I tam jest też Facebook Mateusza i tam jest pewnie mój Twitter, albo Instagram, albo Facebook, bo nie wiem, czego jeszcze będę używał. I tam też będą rzeczy Igora, który siedzi tam z tyłu i dwie godziny rozkłada nam nowe studio, bo nie wiem, czy zauważyliście, my stoimy tym razem. Nie urośliśmy tak bardzo do ostatniego tygodnia. Ale po prostu stoimy. Przyszło. Tak, przynieśliśmy się tutaj trochę. Za nami jest Galaktyka. Mam nadzieję? W ogóle? Jest za nami Galaktyka, więc jakby tutaj pływać. Widzimy się we czwartek o 17 albo 18.30 na Twitchu Gamecast TV. To tyle, dzięki za dziś. Powiedzcie, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Czy taka kamera dynamiczna jest lepsza, czy jednak wolicie może zdjęcia. Dajcie znać, zostawcie suby, łapki w górę, walnijcie dzwony, wiecie co robić. Kanał tam rośnie, niech rośnie szybciej. Bo będzie tego więcej, mamy tego więcej i chcemy robić jak najlepiej, żeby wam się to podobało po prostu. Dzięki i widzimy się siema za tydzień.